Dzień dobry, witam Państwa w programie Loża Parlamentarna i witam moich dzisiejszych gości. Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska, Lewica. Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie, wiosennie. Senator Stanisław Gawłowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim. I poseł Radosław Lubczyk, Koalicja Polska. Po krótkiej przerwie tym przyjemnie witamy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, Koalicja Polska, Nowoczesne Centrum. Tak, to uzupełnienie. Proszę Państwa, chciałbym zacząć od pandemii i od szczepionek. No tak się stało, że nie tylko opozycja krytykuje Zjednoczoną Prawicę za sposób, w jaki jest prowadzona i była prowadzona walka z pandemią. Włączają się w tą krytykę również eksperci, którzy mówią o tym, że akcja szczepionkowa jest dość nieporadna i chaotyczna. Może to się zmienić, bo szczepionek będzie więcej. Ale w tym kontekście chciałem Państwa zapytać, jak oceniacie wszystko to, co się dzieje teraz, kiedy jest bardzo duża liczba zakażeń, niestety bardzo duża liczba zgonów i kiedy ta machina szczepionkowa wydaje się, że zaczyna ruszać, a przy tym wszystkim, no muszę powiedzieć, bo godzinę temu byłem w sklepie, że tak naprawdę moim zdaniem więcej osób nie ma maski, niż te maski nosi. Pani posłanko, zaczynamy. Kilka dni temu byłam na kontroli poselskiej w KPRM-ie. Minister Dworczyk najpierw nie chciał nas puścić, nie chciał dopuścić do tej kontroli, a potem, jak już z koleżanką się tam dostałyśmy, aby wyjaśnić, kto stoi za tym jednym z chaosów, jaki się wydarzył, za tym, że 40-latkowie raptem mogli się zaszczepić, okazało się, że tam są jakieś sztaby, nie wiadomo kto w nich uczestniczy, nie ma z tego żadnych protokołów, nikt się pod tym nie podpisuje. Minister Dworczyk mówi, że wszelkie decyzje podejmuje minister Niedzielski, a minister Niedzielski się od tego odcina. Kiedy żądałyśmy listy osób będących na sztabie, który właśnie wydał tą decyzję, aby się 40-latkowie szczepili, okazało się, że takiej listy nie ma, że dopiero trzeba szukać informatyka, który się łączy z tymi osobami. Ministra Niedzielskiego nie było, nie wiadomo kto był tam z tego ministerstwa, więc naocznie zobaczyłam, że jest chaos, że jest, dzieje się to wszystko ad hoc, decyzje są wydawane na gębę, czyli mamy państwo nie z kartonu, a na gębę. Jeśli tak się dzieje wszędzie, bo przecież pandemia i walka z nią to najważniejsza sprawa i właśnie tak są podejmowane decyzje, albo tych decyzji nie ma, nie ma osób, które się podpisują pod tymi decyzjami, to znaczy, że jest bardzo źle. Od kilkunastu godzin jestem zaszczepiona, pytałam lekarza, jakie są problemy. Mówił, że już jest lepiej, bo są regularne dostawy szczepionek, ale na pewno nasi rządzący nie radzą sobie z tą machiną szczepionkową i z tą machiną leczniczą. To już, no i szpitale, te szpitale, które powstały za pani ogromne pieniądze, postawić które kropkę, są ciągle niewykorzystywane. Chcę, żeby wszyscy się wypowiedzieli. Poseł Radosław Lubczyk. Nie jest dobrze. Panie pośle. Szanowni Państwo, to, że jest bałagan, to wszyscy wiemy i widzimy to, jakby nie trzeba tego tłumaczyć. Ja w każdej telewizji, w każdym medium, gdzie tylko mogę, zachęcam Państwa do szczepień. Ja przypominam sobie, niedawno minister Dworczyk powiedział, że planują w najbliższym czasie dostarczyć 10 milionów szczepionek do Polski i należy jak najszybciej te szczepionki rozdzielić na cały kraj i rzeczywiście dopuścić do wszystkich POZ-ów te, które miejsca, które szczepią w kraju. I to jest główny cel. Głównym celem jest zaszczepienie jak najszybciej, jak największej ilości osób. Ja nie chcę naprawdę zajmować się organizacją, bo to ani nie mam na to wpływu, a cała Polska widzi, jak to wszystko jest zorganizowane. Ja tylko wiem jedno i zachęcam Państwa do szczepienia, szczepmy się, bo tylko to może spowodować, że unikniemy pandemii. Musimy jak najwięcej ludzi zaszczepić. Wszyscy wiedzieliśmy, że tych szczepionek nie było w całej Europie i tu muszę
jakby też uderzyć się w pierś, bo wielokrotnie to krytykowałem, ale po prostu tych szczepionek w Polsce nie było. Czy to była wina rządu? Ja tak naprawdę do końca nie wiem, bo przecież w każdym kraju tych szczepionek było tyle, ile było. Jeśli to była wina rządu, to oni będą mieli, że tak powiem, problem i no, krew na rękach, to ciężko mi to powiedzieć, ale wiele osób nie zostało zaszczepionych i to wszystko wolno trwa, ale jeśli te 10 milionów szczepionek zostanie na rynek wrzucone, to proszę wszystkich, żebyśmy szczepili się jak najszybciej, niezależnie od tego, z jakiej strony politycznej jesteśmy. Musimy wszyscy namawiać do tego, żeby jak najwięcej ilość osób poszło się szczepić. Mieliśmy takie zachwianie przez AstraZenecę, przez te informacje, które były w Europie. Wiemy, te szczepionki są bezpieczne, mówią o tym fachowcy, mówią o tym lekarze, mówią o tym profesorowie. Ja zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy się szczepili i żeby wyszczepić jak najszybciej największą grupę osób. Panie senatorze, to samo pytanie. Tak naprawdę krytykują udzielanie rządu nie tylko eksperci i opozycja, ale również posłowie klubu parlamentarnego PiS, bo choćby pan poseł Sośnierz mówi o tym dość jednoznacznie i bardzo krytycznie, więc to też jest jednoznaczny symptom tego, że rząd sobie z tak poważnym zadaniem nie radzi. I widzimy to od tak naprawdę początku pandemii, bo kompletnie nieprzemyślane decyzje od zamykania lasów począwszy na początku pandemii przez brak testów, a potem przez to okienko Dworczyka, który zdecydował o tym, że wpuszcza następną grupę i zaraz potem został skrytykowany przez ministra Niedzielskiego, ministra zdrowia, przez chaos w zarządzaniu szpitalami, bo widzimy to, jakie są podejmowane decyzje co do niektórych szpitali zarządzanych przez samorządy. Wreszcie przez działania dotyczące możliwości dostarczenia do Polski szczepionek rząd po pierwsze nie uczestniczy w dyskusji europejskiej na wielu spotkaniach, w którym tego typu decyzje zapadały, przedstawiciela rządu polskiego nie było, a tam gdzie się pojawiał, to na końcu podejmowano decyzję, że w następnych kwartałach rząd rezygnuje z dostawy szczepionek przeciwkowidowych do Polski. To wszystko razem świadczy bardzo źle. I ostatnia rzecz. No o ile przez wcześniejsze miesiące Polska dziś była w tej średniej stawek krajów europejskich, które zaszczepiały swoich obywateli, to teraz jesteśmy w ogonie. Widać ewidentnie, że również i w tej statystyce wypadamy bardzo źle. Katastrofa w obszarze dotyczącym ilości śmierci w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców. Rzeczywiście rząd tutaj ma krew na rękę. Pan poseł Czesław Hoc, no wysłuchał pan wszystkich głosów krytyki opozycji tutaj, teraz w tym programie. Może pan się do wszystkich odnieść, ale także proszę o ocenę tego, co się dzieje. No ja współczuję mojej szanownej opozycji takiego wywodu intelektualnego, niespójnego, praktycznie takiego bardzo, powiedziałbym, histerycznego, mało refleksyjnego, tak bym to określił. Ja tylko powiem, że w tym bałaganie, chaosie, w tej katastrofie wyszczepiliśmy już 7 700 000 mieszkańców. 7 700 000 zostało ale pierwszą nie wszystkich drugą dawką, to warto zaznaczyć. Pierwszą i drugą dawkę. Teraz do końca kwietnia wyszczepimy wszystkich chętnych po 60 roku życia. Do końca sierpnia 2021 roku wyszczepimy wszystkich chętnych Polaków. A więc poszerzamy. Program Narodowy Szczepienia idzie entuzjastycznie, przyspiesza. Idziemy coraz większą falą, idziemy coraz większym zasięgiem. Dajemy również szerszą zakres dla innych, a więc farmaceuci po przeszkoleniu, ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne będą wyszczepiać czy zaszczepiać, bo trudno tam czasami mówimy zaszczepiać czy wyszczepiać. W każdym razie jesteśmy właśnie na topie pośród państw Unii Europejskiej. Natomiast zamiast wszystkie ręce na pokład, kochana droga opozycjo, która sama siebie nazwaliście totalną, zamiast odpowiedzialność, zamiast zdrowy rozsądek, roztropność, mądrość narodową, zamiast odpowiedzialność i solidarność, to wy cały czas histerycznie, bezrefleksyjnie, cały czas narzekacie, krytykujecie, czarnowictwo uprawiacie, defetyzm siejecie. Po co to? Dla kogo to jest potrzebne? W służbie zdrowia to jest niepotrzebne, to jest misja. Ale panie pośle, każdy ma prawo krytykować. Służba. Poza tym mamy dowody czarno na białym, jaki jest chaos w zarządzaniu.
Zaszczepiła się pani już. Dlaczego pani tak nie lubi tego rządu i nie lubi w ogóle Polski? Nie lubi tu nie pani, ma nic, nie chodzi tutaj dlaczego, o lubienie. Dlaczego, lubić to się możemy panie z kolegami pośle, albo europejska. Panie pośle, ale bądźmy, dlaczego, ale bądźmy panie dlaczego pośle, ale bądźmy pani krytykujecie Komisję Europejską, że nie spełniła swojej roli? Dlaczego w takim, my w takim okresie o tym, co się dzieje w KPRM, gdzie cały świat, państwa, gdzie cały świat walczy, proszę, gdzie jest na wojnie, to wy cały czas... Proponuję przejść do drugiego pytania. Proszę państwa, nie ma takich krajów, tej sprawy nie da się rozstrzygnąć. Ja tylko usiłowałem państwa namówić na komentarze. Chciałbym do drugiego tematu przejść, bo dziś mamy troszkę mniej czasu i chciałem państwa zapytać, i tutaj pozostanę, jeżeli państwo pozwolą, przy panu pośle Czesławie Hocu. Chciałem zapytać o to, czy w PiS-ie nie ma takiej, w Zjednoczonej Prawicy w ogóle, ale zwłaszcza w PiS-ie, czy nie ma takiej pewnej nerwowości związanej z zbliżającą się głosowaniem nad ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy i Rozwoju, bo wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miała problem w tym głosowaniu, a teraz widać z dnia na dzień, że to może być bardzo poważny problem i może się skończyć, tak jak mówi część analityków, że rząd nie dotrwa do końca kadencji. Panie pośle. Panie doktorze, proszę państwa, spokojnie na to patrzymy. Oczywiście, jeśli będzie problem, to będzie problem dla Polski, bo jeśli ktoś nie zagłosuje przeciw Krajowemu Planu Odbudowy, to jest przeciw Polsce. I to trzeba powiedzieć jasno, bez względu na to, kto będzie, czy to będzie ktoś z naszej Zjednoczonej Prawicy, czy będzie to opozycja. Jeśli nie zagłosują za Krajowym Planem Odbudowy, to będzie głos przeciw Polsce. I to jest po pierwsze. A więc to, że druga sprawa, to, że pewne no, jakieś może dyskusje, czasami nawet emocjonalne dyskusje są w Zjednoczonej Prawicy, no to tak jak w każdej drużynie, w każdym praktycznie zespole zawsze są pewne głosy. Zobaczymy, jaki będzie finał tego, finisz. Tak? W każdym razie uważamy, że dotrwamy do głosowania. Głosowanie przejdzie po naszej myśli, nie tyle po naszej myśli, po myśli naszej ojczyzny, bo to przecież jest takie pieniądze, taki sukces, to jest praktycznie taki współczesny, można rzec, plan Marszala. Ale strasznie krytykowaliście państwo ten plan i Unię Europejską. Już prawie była mowa o tym, że tych pieniędzy nie potrzebujemy. No i dobrze, no i odnieśliśmy sukces, a teraz zrzymanie się, teraz krytykowanie, że odnieśliśmy sukces. No to jest majstersztyk polityczny, dyplomatyczny pana premiera Mateusza Morawieckiego, całej naszej delegacji. Powinniśmy się cieszyć, więc powinniśmy się wszyscy tutaj wznosić ponad podziały i popierać program zewsząd, jak to jest tylko możliwe. Dlatego, że to jest dla Polski program, dla naszych Polek i Polaków, dla naszego rozwoju, dla przyszłości, dla myślenia pokoleniowego. I jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli tutaj w jakiś wymysł jakiś podejmuje i praktycznie działania, które dezorganizują albo destabilizują tę jedność, no to jest po prostu przeciw Polsce. I co tutaj dużo mówić? Panie senatorze, poproszę komentarz. Panie pośle, przede wszystkim procentowo realnie są to mniejsze pieniądze niż te, które wynegocjował rząd Donalda Tuska, ale nawet z tych, które rząd Morawieckiego wynegocjował, należy się cieszyć i zgadzam się z panem. Należy zrobić wszystko, żeby te pieniądze do Polski trafiły, ale to rząd Zjednoczonej Koalicji PiS-u ma problem z uzyskaniem większości w Sejmie. Ja jestem przekonany, że Koalicja Obywatelska zarówno w Sejmie i w Senacie będzie wspierać działania dotyczące pozyskania tych pieniędzy do Polski, ale też my chcemy wyraźnie, jednoznacznie powiedzieć, że pieniądze mogą trafić tylko i wyłącznie do Polski wtedy, gdy będziemy mieli pewność, że one w sposób uczciwy, rzetelny trafią do Polaków, a nie do Obajtków i różnych innych działaczy PiS-u, bo dzisiaj jak mamy doświadczenie z rozdziałem różnych pieniędzy, również w tej części dotyczącej Funduszu Wsparcia Inwestycji Terytorialnych, samorządowych, to widzimy ewidentnie, że PiS podzielił Polaków na lepszy i gorszy sort. Bo to jest ten warunek opozycji. Dzieli już od 6 lat, ale my będziemy, tak jak powiedziałem, pod pewnymi warunkami zgłoszonymi w Sejmie i potem popieranymi w Senacie wspierać działania dotyczące pozyskania tych pieniędzy dla Polski i Polaków. Pani posłanka.
Lewica od początku namawiała i zabiegała, żebyśmy skorzystali z tych europejskich pieniędzy, bo one są dla nas ważne, ale również będziemy stawiać warunki i pilnować, aby te pieniądze nie poszły do Obajtków, nie poszły do Rydzyków, bo tam idą niepotrzebne miliony, a żeby poszły do samorządów, na zieloną transformację, na transformację cyfrową, na miejsca pracy, na spójność społeczną i terytorialną, na edukację, aby ludzie tracący pracę mieli coś z tego. I to jest najważniejsze i myślę, że jako opozycja będziemy działać wspólnie i spójnie i będziemy wam patrzeć na ręce i stawiać warunki, a może pan poseł mi odpowie, co zrobicie, aby Ziobro nie zniszczył tego wszystkiego, bo kłody pod nogi wam kładzie i kładzie Polsce. Ponoć Jarosław Kaczyński w preambule do ustawy chce wpisać jakieś zdanie, że Unia Europejska nie ma prawa oceniać naszej praworządności i tym sposobem chcecie zamknąć usta Ziobrze, ale nie wiadomo, czy się to uda wam, więc macie naprawdę duży wewnętrzny problem z takimi osobami jak Zbigniew Ziobro i jego ludzie. Poseł Radosław Lubczyk. Ja już słyszałem w Sejmie, że jak nie zagłosujemy za tą ustawą, to jesteśmy przeciwko Polsce. Nie, panie pośle Hoc, nie jesteśmy przeciwko Polsce, jesteśmy za tym, żeby te pieniądze do Polski trafiły. I tu się wszyscy zgadzamy. To jakby jest wspólny mianownik. Natomiast wy myślicie sobie tak, że opozycja zagłosuje za tymi pieniędzmi, ale to wy będziecie je dzielić. To nie, na to zgody nie ma. My się na to nie zgadzamy. To musi być wspólne rozdzielanie tych pieniędzy, to już było powiedziane, te pieniądze muszą trafić przede wszystkim do samorządów, to nie może być tak, że te pieniądze będzie rozdzielał tylko i wyłącznie rząd. To dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy rządzi w parlamencie i wy nie oglądajcie się na opozycję, bo to wy macie większość w tym parlamencie i jestem spokojny, że tą większość w tym głosowaniu będziecie mieli, a my oczywiście, jeśli te warunki zostaną spełnione, o której to już ja mówiłem, mówił pan senator, mówiła pani posłanka, to oczywiście zagłosujemy za tymi pieniędzmi, bo one rzeczywiście do Polski muszą wpłynąć i, że tak powiem, wpłynąć na dalszy rozwój gospodarczy naszego kraju, ale to musi być na wspólnych warunkach, a nie na warunkach rządowych, przekazanie pieniędzy do właśnie do samorządów, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a nie do wszystkich samorządów czy do wszystkich miejsc w Polsce. Tak, jesteśmy za tymi pieniędzmi, ale pod warunkami, które muszą zostać spełnione i wtedy będziemy głosowali wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą, ale domyślam się, że Zjednoczona Prawica spokojnie te głosowanie w Sejmie przegłosuje tyloma głosami, że zostanie to przyjęte. Proszę, bo są to pieniądze dla Polski, dla Polaków, a nie dla PiS-u. Tak jest. Ja bym się bardzo bał, jak panie pośle, ostatnie zdanie. Rzeczywiście, gdzie wy uważacie, że po co totalny port komunikacyjny, jaki port lotniczy w Berlinie, po co lot w Warszawie, w Lufthansa, po co OFE, jeśli... Lot bankrutuje pod waszymi rządami. Już nie wspomnę was o kręcenia lotów. Panie pośle, stawiamy kropkę. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Pani posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska, senator Stanisław Gawłowski, poseł Czesław Hoc, poseł Radosław Lubczyk byli moimi i państwu gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia za miesiąc, pewnie w tym samym gronie. Jeszcze raz dziękuję. Państwu również dziękuję bardzo za spotkanie. Kłaniam się, do widzenia. Do widzenia.